W mojej rodzinnej wsi wówczas nie było jeszcze prądu, więc zdjęcia robiło się przy lampie naftowej. Ale zdjęcia takie można było robić i w klasie, w liceum robione były zdjęcia, które do dzisiejszego dnia stanowią ogromną pamiątkę w moim rodzinnym albumie. Pojawiłem się w Nowej Hucie w roku 1966. Pierwsza praca, studia i dopiero jak urodziły się pierwsze dzieci, wróciłem do fotografii. Były to zdjęcia oczywiście pierwsze rodzinne, a potem zacząłem spotykać się z kolegami fotografującymi w Nowej Hucie. Pobyt w klubie fotograficznym spowodował, że zacząłem się interesować bardziej fotografią artystyczną. Pierwsze zdjęcia robiłem z terenu Nowej Huty, gdzie jakoś zaciekawiło mnie to istniejące zagrożenie środowiska. Były to zdjęcia czarno-białe. I taka seria tych zdjęć, które powstały wówczas, były na szeregu wystawach, również w kraju i za granicą, bo i w Norymberdze taka wystawa była. Bardziej zwracałem wtedy uwagę już na sprawę formy i oddania w tych zdjęciach jakiegoś klimatu. Fotografia barwna pozostaje na codzienny użytek. Jednak największy sentyment mam do fotografii czarno-białej. Bardzo kochałam muzykę flamenco, muzykę poważną i od maleńkiego dzieci przyzwyczajałam do słuchania muzyki i do tańczenia. Stąd u nich taka żyłka, Adaś pięknie gra na gitarze flamenco, był w Hiszpanii 2 razy. Krzysiu tańczy flamenco, wkłada do tego wiele serca. Ja tu czekam na nich, oni wracają z koncertu. Zmęczeni. Przed koncertem takie zdenerwowanie, fixum dyrdum, po prostu szaleją, ale potem po koncercie przychodzą tacy zadowoleni. Mamo, jak było cudownie. Przeczytam teraz wiersz z mojego 2. tomiku, który poświęciłam moim synom z miłością. Ty jesteś moim światłem i sercem dnia, a ortą życia przetaczającą wrażenia i zmysły i tę codzienność, którą ścierpieć muszę. Jesienność barwi mi włosy na żółto. Liść, szkielet jesieni, czekający na soki żywotne. Na pełnię i dokonanie na wiosnę. Wiersze zaczęłam pisać, mając lat 15. W tych wierszach zawierały się wszystkie moje marzenia młodzieńcze, wzloty, upadki. Potem wyszłam za mąż, przeprowadziłam się do Nowej Huty i tu mieszkam 44 lata. Amen. I oto mamy 60-lecie Teatru Ludowego. I ten cały rok jest poświęcony temu 60-leciu.
Jesteśmy po premierach dedykowanych temu jubileuszowi. Wystawiliśmy już balladę o Nowej Hucie, EMI Klub 27, Made in Fences, wszystko o związkach na małej scenie. Natomiast główne obchody 60-lecia teatru przypadną na listopad bieżącego roku i zakończą się w dniu, w którym teatr został otwarty 60 lat temu, czyli 5 grudnia. W listopadzie chcemy pokazać Państwu cały nasz repertuar, a mamy w repertuarze ponad 40 pozycji. To będzie trudne logistyczne zadanie, żeby można było grać równolegle na dużej i na małej scenie i codziennie inny, nowy tytuł. To jest takie przedsięwzięcie, którego bodajże jeszcze w Teatrze Polskim nie było, a na pewno nie było go w naszym teatrze w Nowej Hucie.